RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego, który każde województwo określa dla swoich potrzeb, bo przecież wszyscy wiemy, że to na podstawie tego dokumentu, który jest najważniejszy w naszym województwie, określa nas to najbardziej potrzebne, doraźne potrzeby dla mieszkańców naszego województwa, bo inne są dla mieszkańców województwa na przykład zachodniopomorskiego czy podlaskiego, a inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o województwo śląskie. I różni się to też może poziomem dofinansowania dla poszczególnych inwestycji. Zasady mogą być różne przy innych podmiotach ogłaszanych przez tą samą instytucję, jak również inne instytucje, nie tylko Urząd Marszałkowski, również prowadzą działania i ogłaszają konkursy na wykonywanie tego typu instalacji. A my w ostatnim czasie nie było takich zbiorowych, gdzie indywidualnie mogliśmy w imieniu mieszkańców wystąpić o uzyskanie dofinansowania. Jedyny, który był w roku 2019, zakończył się dla nas sukcesem, dostaliśmy ponad milion i za chwileczkę będziemy się zabierać za wykonanie tej instalacji. Dziękuję. Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, jak jest na chwilę obecną plan do zagospodarowania przestrzennego? Czy są już starania, czy to jakieś konsultacje do zapytania są mieszkańców? Dziękuję. Działamy, tak krótko, panie przewodniczący. Działamy zgodnie z harmonogramem, który został określony, który państwu został dostarczony na miesiąc wrzesień. Planowany jest pierwszy taki etap zakończenia tego etapu oceny formalnej tych wniosków i być może jakieś pierwsze dołożenie planu do konsultacji z mieszkańcami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już nie widzę głosu. Przechodzimy do punktu kolejnego. Serdecznie dziękuję Radzie za udział w sesji. Dziękuję panu Witowi.